Witam bardzo serdecznie. Chciałabym się dziś podzielić takimi trzema ważnymi dla mnie myślami. Myślę, że bardzo inspirującymi dla każdego. Przed chwilą nagrałam filmik dla dziewczyn na grupie na Facebooku, którą niecałe 2 tygodnie temu założyłam. Grupa nazywa się Kobieta Pełna Łaski. Jest tylko dla kobiet. I kiedy nagrywałam tam filmik specjalnie dla dziewczyn, to poczułam takie moje flow. Ale fajnie, w ogóle skończyłam nagrywać ten film. Myślę sobie, jemy, a ja tak długo zwlekałam w ogóle z założeniem tej grupy, a mam już tak dużo dziewczyn zainteresowanych, mam już feedback, w ogóle, jak ja się świetnie czuję. I w ogóle, że to działa. I sobie pomyślałam, zrobiłam to, a czułam, że w ogóle nie jestem gotowa. Nie miałam ani zdjęcia jakiegoś, które tam można wkleić, ani do końca nie wiedziałam, czy jak to będzie funkcjonować. Po prostu to był spontan. Zrobię to i już. Dlatego pierwszą myśl, którą chciałabym Tobie dziś przekazać, jest: zrób to, zanim będziesz gotowy. Może Ty też myślisz o czymś, może o swoim biznesie, może marzysz o czymś, ale wydaje Tobie się, że jesteś niegotowy do zrobienia czegoś. Ja tak nagle odkryłam, że żeby postawić kolejny krok, trzeba najpierw zrobić pierwszy. Kiedy zrobisz pierwszy, dopiero zrobisz drugi. I to się jakby samo dzieje, ale to się będzie działo, kiedy Ty to zrobisz. Dlatego jeszcze raz. Najważniejsze moje przesłanie dnia dzisiejszego dla Ciebie jest: zrób to, zanim będziesz gotowy. Potem sobie uświadomiłam również, ile ja miałam ograniczających przekonań co do social mediów. Bo ja długo byłam artystą, fotografem, potem byłam w zakonie kontemplacyjnym i kiedy wróciłam, wyszłam z zakonu, to świat był właśnie bardzo już tak w Facebooku i w takich social mediach, do których ja nie do końca jakby pasowałam. Tak mi się wydawało, że to takie pop, to takie zbyt popularne dla mnie, że właściwie miałam takie przekonanie, że tam siedzą ludzie, którzy chyba nic do roboty nie mają. W ogóle co oni tam publikują? Że to takie wydawało mi się nic ciekawego i że jak ja się tam znajdę, to będę mniejsza niż jestem. I odkryłam, że to był problem tak naprawdę w mojej głowie i że ja takim myśleniem sobie bardzo utrudniałam i że to jest coś podobnego, co jest często w relacji między człowiekiem a pieniędzmi. Ja teraz skończyłam moją szkołę coachingową i jestem już coachem i kiedy pracuję z ludźmi, bardzo widzę, jaką mają niezdrową, limitującą relację z pieniędzmi często i sobie po prostu tym utrudniają. I odkryłam, że podobną relację ma wiele osób co do social mediów, między innymi ja taką miałam. To jest narzędzie i od Ciebie zależy, jak będziesz to narzędzie używał. Czy włożysz tam wartość? Czy włożysz tam ducha? To tak jak kiedyś mówiono o muzyce, kiedy pojawiły się komputery i zaczęto komponować muzykę elektroniczną. A tam nie ma duszy. Duszy nie ma, kiedy ktoś jej tam nie włoży. A to nie jest wina narzędzi. I można mieć komunikację face to face, a też wcale nie wkładać tam żadnej duszy.
jeżeli masz w sobie wartość i masz duszę, to możesz używać czegokolwiek na świecie, również wszelkich social mediów i przekazywać wartość. Więc to jest drugie moje przesłanie, żeby sobie nie utrudniać, żeby nie komplikować, bo może tracisz czas. I trzecią moją myślą było to, że świat się naprawdę dziś szybko zmienia. I tak jak byłam 7 lat artystą, fotografem, a potem byłam 7, prawie 8 lat w zakonie zamkniętym, a potem kolejny raz zaczynałam życie od zera, tak teraz widzę, że to jest fajne zaczynać od zera. W takim znaczeniu, że świat się tak szybko zmienia, że dziś już nie ma tak, że robimy coś całe życie. Jedną rzecz. I żeby się tak kurczowo nie trzymać czegoś, co może już nie daje ci flow. I może właśnie dlatego już przestałeś działać, albo nie możesz podjąć działania. Bo jeżeli ty mówisz, że coś masz do zrobienia i chcesz coś zrobić, a tego nie robisz, to znaczy, że nie ma tam tej pasji, tego ognia. I może już czas z tej góry, na którą tak długo wchodziłeś, zejść. Ale ja też tak miałam, że długo na przykład nie chciałam zejść z góry, która się nazywa artysta-fotograf. I bardzo dobrze, że ja się w końcu od tego oderwałam. I dziś koncentruję moją uwagę na czymś zupełnie innym. Dziś pracuję z kobietami. I to jest dziś moje flow. Po prostu wyszłam na tamtą górę i pewnego dnia trzeba było zejść, aby wejść na inną, nową górę. I taki jest świat, i takie jest życie. I fajnie jest być takim oderwanym. I prawdopodobnie za 7-8 lat nie będę coachem, będę robić coś w życiu znowu innego. I mam nadzieję, że zainspiruję cię do tego, żeby nie trzymać się kurczowo czegoś w swoim życiu, co już nie daje ci tego powera do działania. Że może warto robić to, co rzeczywiście może jest mniejsze, może wcale nie jest takie wielkie, jak ci się wydawało do tej pory. Ale nie wiadomo, może tak to rozbudujesz, może coś zbudujesz wspaniałe, jeszcze nie wiesz. Zacznij, zanim będziesz gotowy.